Witam. Dziś moim gościem jest były premier Kazimierz Marcinkiewicz. Dzień dobry, panie premierze. Dzień dobry. Współautor, bohater książki Kazimierz Marcinkiewicz, Moja prawda. Serdecznie zachęcam państwa do lektury. Jaka część mojej prawdy, pana prawdy jest dla pana najważniejsza? Jakie przesłanie chciałby pan, żeby dotarło do ludzi, do czytelników, odbiorców? Byłem 30 lat, a może więcej, politykiem. Byłem politykiem i w PRL-u, bo byłem w tak zwanej podziemnej Solidarności. Uczestniczyłem w transformacji Polski z komunizmu do wolności i demokracji. Uczestniczyłem na różnych szczeblach, nie najwyższych, ale uczestniczyłem w tej polityce. Byłem 10 lat w samym Sejmie i na różnych stanowiskach, w tym na najważniejszym stanowisku w państwie, bo wbrew pozorom konstytucja jest konstytucją premiera, prezesa Rady Ministrów, a nie prezydenta i daje premierowi możliwość realnego działania i zmieniania Polski. Ja tego doświadczyłem i to doświadczyłem w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, czyli z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. I ja dziś tą książką chcę wykrzyczeć non possumus, chcę powiedzieć... Non possumus, nie prywatne, tylko publiczne, tylko tak? Tylko publiczne, tak. Dosyć tego rozkradania Polski, dosyć tego odbierania nam wolności, dosyć tego przekształcania demokracji w kaczyzm jednak, przepraszam za słowo. Dosyć tego, nie pozwolimy na to i nie możemy na to pozwolić i to jest ten głos. Ja nie chcę wracać do polityki, wręcz przeciwnie, chcę tą książką zamknąć wszystkie swoje polityczne rozdziały, ale jako obywatel chcę zabrać głos w najważniejszej sprawie w czasie wyborów. Myśli pan, że ludzie są w stanie usłyszeć, zarejestrować, przetrawić to przesłanie? Mam nadzieję, że tak się stanie. To bo zna pan ten elektorat też częściowo, prawda? Tak zwanego suwerena, czuje pan elektorat PiSu. Wie pan, co im w duszy gra, na jakie sygnały reagują, co jest dla nich ważne, co jest im obojętne. Tak, ale widać bardzo wyraźnie, że Kaczyński przekracza kolejne granice i to przekraczanie kolejnych granic powoduje, że 4 lata temu w Wieruszowie było PiS ponad 40%, dziś jest ledwo ponad 30%. To jest ta różnica, tak? Te 10% jednak elektoratu PiSu uciekło, bo Kaczyński przekroczył nawet dla nich pewne granice. Ja chcę jasno powiedzieć, ja nie winię ludzi, którzy głosują na PiS, bo oni są totalnie zmanipulowani przez kosztującą miliardy złotych naszych podatków, miliardy złotych, machinę manipulacji. Bo to jest cała machina manipulacji, począwszy od szczujni, telewizji, radia i różnych innych przybudówek medialnych, po cały aparat państwa. Proszę zwrócić uwagę, wszystkie instytucje, wszystkie spółki Skarbu Państwa, wszystkie podmioty, które są uzależnione od rządu, grają dla rządu, robią mętlik w głowie Polaków, kłamią w żywe oczy tylko po to, żeby przerobić ludzi na ciemną masę, bo tak o tym elektoracie oni sami mówią. Ja bardzo chciałem... Mówi pan, że pisowcy, ci w centrali gardzą tymi wyborcami? Tak, oczywiście. Oczywiście, że tak. Kaczyński też gardzi. Czy czasem jakby, jak się to objawia?
słowem, myślą, gestem, mówi jakoś o nich? To, no, powiedzieli, no, to jest ciemna masa, to jest to słowa tak. Jacka Kurskiego. On tego nie powiedział, ciemny tylko lud, tak. Ciemny lud sam z siebie, tylko powiedział to dlatego, że oni właśnie w ten sposób mówią o tym swoim elektoracie albo Morawieckiego za miskę ryżu. Oni uważają, że ludziom wcisną absolutnie wszystko, tak? Nie tylko uważają, oni to wiedzą i oni to robią. Oni mają odpowiednie badania amerykańskie, oni współpracują z amerykańską firmą, która bada w jaki sposób, co ludzie myślą w Polsce i do tego myślenia podkłada odpowiednie działania. Proszę zwrócić uwagę, że my Myśli pan, że odwołując się do historii najnowszych dni, godzin, myśli pan, że zbadali, że i wyszło im, że trzeba uderzyć w Holland i film? Myślę, że to zbadali, tak? Że zobaczyli, że jest pokład do tego, żeby uderzać i to oni uderzają znów w nuty patriotyczne. Dla ludzi jest patriotyzm ważny, on jest bardzo często w Polsce źle rozumiany, ale on jest ważny i oni znów uderzają w te same nuty, to znaczy jest wojsko, są Polacy, jest Straż Graniczna, która chroni polskich granic przed Białorusią i przed Rosją, a tu źli Polacy, a właściwie to nie wiadomo, czy Polacy, pewnie nie Polacy, kierowani nie wiadomo skąd, pewnie z Niemiec, już coś mącą, żeby tylko to kłamstwo, proszę zobaczyć, kłamstwo, które zawsze jest obecne w polityce, zawsze było obecne w polityce, ale na całym świecie politycy złapani na kłamstwie albo odchodzą, albo przynajmniej przepraszają i mówią, że dalej będą mówić prawdę. U nich kłamstwo jest w DNA. I zawsze jedą na chama. Tak, no proszę zobaczyć, no jest afera wizowa. Jaka afera? Nie masz żadnej afery wizowej. Tuska, nie? Skądże? Jaka afera wizora? No my będziemy Sikorskiego zaraz łapać. Uwierzył pan w ten Wieruszów. Ja bardzo chciałem się ucieszyć, ale z tego wyniku, jak uznać go jako znak, że może dobre nadchodzi, ale sobie chyba wytłumaczyłem, że to byłoby zbyt optymistyczne. Optymistą zawsze trzeba być i to lepiej, i optymizm pomaga. Pesymizm przeszkadza, więc zawsze warto być optymistą. Natomiast na dziś, na miesiąc przed wyborami, ważne są tendencje, a nie same liczby. Proszę mi uwierzyć. Tendencja nie wygląda tak. Tendencja jest taka, że PiS jest w okolicach 30% i że PO jest w okolicach 30%, a na dole dzieją się bardzo różne dziwne rzeczy. Tak, na dziś widzę raczej, że jest remis. I to jest remis, który został osiągnięty tym, że PiS-owi spadało, a Platformie rosło. Więc to jest osiągnięty remis, czyli tendencja z wielu tygodni, to jest właśnie taka tendencja i ona jest ważna. Dlaczego dla mnie jest ważna? Bo moja analiza wyborów przez ostatnie 20 lat, po pierwsze mówi, że warto słuchać sondaży Kantar, nie Kantar Public, tylko Kantar. Ich jest niewiele. Bo oni zawsze byli przez 20 lat najbliżej wyniku wyborczego. A po drugie, w moim odczuciu, w mojej analizie jest tak, że około 15% Polaków dokonuje wyboru w ostatnim tygodniu wyborczym. Dlatego jest tak dużo różnią się sondaże te przed wyborami od wyborów, bo następuje ta zmiana i dlatego tak ważne są tendencje. Znaczy te tendencje w dniu wyborczym czy w tygodniu wyborczym, one jeszcze bardziej wybuchają, one się wzmacniają. Dlatego ja dziś patrzę na tendencje i mówię, jest remis, może nawet z lekkim wskazaniem
przez ostatnie dwa tygodnie na Platformę. I jest też dobra tendencja, że Konfederacja spada do 5%. W wielu badaniach, także tych wewnętrznych robionych w PiS-ie, już to widać. Więc to też, to są akurat te dwie tendencje, które są bardzo ważne. Pan a propos tego Wiruszowa powiedział, że Wiruszów pokazał, że ten elektorat PiS-u też ma po kokardę, że już ludzie mają dosyć. Czego pana zdaniem w szczególności mają dosyć ci ostatnio? Czy wbrew pozorom to jest w tym jedna tendencja niedobra, bo w ogromnej mierze mają dosyć polityki i polityków, bo jeśli jest tak zohydzanie drugiej strony, tak ostra kampania, to ludzie mają tego dosyć. Ludzie nie chcą się bić. To nie jest w naturze ludzkiej, żeby się bić. Raczej od bójki się ucieka, a my mamy do czynienia z bójką codziennie. Nie tylko z bójką policji, z panią poseł, tylko w ogóle mamy to na co dzień. Jakby to jest ta pierwsza rzecz, która nie jest zbyt dobra. Ale druga jest jednak wiadoma. Znaczy, to jest drożyzna. Drożyzna ludzi zabija. Ludzie wiedzą dziś, że każda ich torba, siatka przynoszona ze sklepu codziennie kosztuje więcej niż kosztowała poprzednio. Ta sama, tak samo wypchana tymi samymi. Złodziejstwo im robi? Nie, myślę, że złodziejstwo im na razie nie robi, dlatego że na razie ci ludzie nie dostrzegają tego złodziejstwa. Nie widzą. Dla nich te afery są. Że jak dostaje 13, 14, to jest. Tak, a złodziejstwo to może coś tam kradną, ale się dzielą. To nie jest takie oczywiste. Złodziejstwo wyjdzie później, wyjdzie w praniu, ale na dziś to myślę, że to jest jednak drożyzna. To jest najważniejszy element, ta inflacja, to biednienie społeczeństwa, te coraz droższe zakupy w aptece, na przykład w leki, to stanie do lekarza. Życie w Polsce zmieniło się na gorsze. Wielu ludzi to zaczyna odczuwać, że to jest życie gorsze. Ja miałem taką rozmowę, w której właśnie powiedziałem rzecz, którą bardzo często powtarzam, że Kaczyński zmienił politykę, bo wpycha ją nam wszędzie. Kaczyński zmienił politykę w ten sposób, że zagląda nam do łóżek, do spiżarni, wszędzie jest Kaczyński. W naszym portfelu otwieramy, siedzi Kaczyński. Otwieramy lodówkę, jest Kaczyński, bo jest drożej. Tak? Kobieta idzie, nie wiem, do łazienki, Kaczyński już tam na nią czeka, idzie do lekarza, dwóch Kaczyńskich jest jeszcze z policjantem. Tego w normalnym państwie nie ma. Polityka jest 30%. No jest polityka, coś tam robią, coś tam się kłócą, sięgamy do polityki raz w tygodniu i tyle. U nas Kaczyński zrobił kraj, gdzie jest z nami wszędzie. Jest na naszych kontach bankowych, jest na naszych kartach kredytowych, jest u nas w szpitalu, wszędzie jest Kaczyński. To jest nie do zniesienia. I to też ludzie odczuwają. A historię wizową odczuwają? Robi to na nich wrażenie? Rozumieją tę skalę hipokryzji tej władzy, tych dolarów. Myślę, że dopiero to dociera. Tak? Tak, myślę, że ta dyskusja jest ciągle jeszcze przed nami i że warto w tę dyskusję rzeczywiście iść, bo hipokryzja, jaka tu wychodzi, jest, no to są Himalaje. A może nawet i wyżej. Naprawdę, to jest zupełnie nieprawdopodobne. Dobrze robią ludzie KO, że zaczęli chodzić do TVP? Tak. W moim przekonaniu trzeba dotrzeć do ludzi, tych, którzy oglądają tylko TVP. No właśnie, do elektoratu PiS-u. Może prostymi metodami właśnie. Wczoraj zobaczyłem panią Gasiuk-Pichowicz, jak już była zagłuszana przez ministra, posła z PiS-u i panią redaktor z PiS-u. No to prosta karteczka i tak trzymała. 250 tysięcy wiz dla imigrantów. Tak, i dokładnie o to chodzi. Ludzie muszą zobaczyć, że to jest władza, która kłamie, oszukuje,
kradnie, zmienia Polskę w brunatny grajdołek nie do życia i nie do współpracy. Tak, bo oni się... Jak pan był członek ZHN, mówi o brunatnym grajdołku, to ktoś mógłby powiedzieć, że wie pan, co pan mówi. Nie, ja nigdy nie byłem brunatny. Nigdy nie byłem nawet nacjonalistą. Miałem konserwatywne poglądy, ale nie aż tak daleko posunięte. Natomiast ostatnio ktoś bardzo dobrze powiedział to, że rzeczywiście, to był piosenkarz któryś, że rzeczywiście w Polsce, która tyle wycierpiała od nazistów, ja to zresztą mówiłem już 11 listopada wiele razy, przez wiele lat, że ten marsz tak zwanej niepodległości, czy nazistów marsz przez Warszawę 11 listopada jest po prostu jest skandalem. Jest czymś okropnym. Ja zawsze słyszę marsz polskich, zwykłych polskich rodzin i patriotów. Nie słyszał pan? Nie słyszałem. I tylko raz poszedłem oglądać ten marsz. Nie w marszu, nigdy w marszu nie poszedłem, ale poszedłem oglądać i miałem dosyć, bo to jest jednak, to jest absolutnie marsz nacjonalistów idący po Warszawie zburzonej przez nazistów w sposób straszliwy, dramatyczny, z wybiciem najpierw getto żydowskie, potem cała Warszawa. To jest dramat, to jest po prostu straszne. Zna pan Kaczyńskiego, jak widzi go pan na tych wszystkich występach, wiecach, to widzi pan tego Jarosława z pewnym impetem, z absolutną wiarę w zwycięstwo, czy nie, nie? Co pan widzi? Kogo pan widzi? Ja widzę biednego człowieka. Strasznie biednego człowieka. Strasznie samotnego, który się zakiwał na śmierć. I musi nam wszystkim życie spieprzyć? Faceta, który jeszcze 15 lat temu był człowiekiem, który coś w polityce chciał zrobić. Znaczy, on już wtedy chciał zrobić źle, ale jeszcze nam tego tak nie mówił. Jeszcze tego tak nie odbieraliśmy. Natomiast on kipi z nienawiści. I to jest udowodnione naukowo. Nienawiść niszczy mózg człowieka. I on wygląda na człowieka kompletnie zniszczonego. Niech pan powie, kogo on nienawidzi. Ma swoją listę, czy... Nie, on nienawidzi Polski. Tak? On nienawidzi Polaków, on nienawidzi polskich elit. On nienawidzi części Polski, może Polski to może za dużo powiedziane, on nienawidzi części Polski, bo uważa, że ta część Polski zabiła jego brata. I on o to obwinia Polskę. On o to obwinia Tuska, on o to obwinia Platformę Obywatelską, on o to obwinia wszystkie elity, jakiejkolwiek maści. Czy on z tym zamachem to serio jest? Nie. Nie, to jest obrona własnego sumienia. Sam wysłał brata. Tak, on wysłał tam Lecha Kaczyńskiego. To on wysłał. To on mu zawsze mówił, że wszyscy są przeciwko niemu, więc jak samolot nie chciał lądować, tylko chciał lądować gdzie indziej, to on wiedział, że on musi jednak lądować, bo wszyscy są przeciwko niemu. Wszyscy robią wszystko przeciwko niemu. Cała Polska, wszystkie elity. I oni stworzyli sobie wewnątrz, w sobie taką atmosferę. I Jarosław Kaczyński przez 74 lata swojego życia nie zbudował ani jednej normalnej relacji z żadnym człowiekiem. Miał normalną relację tylko z matką i z bratem. A jak on miał z bratem? Tak, to też nie była normalna taka zwyczajna relacja, nawet jak na bliźniaków, że bardzo bliska, bo ona też była taka też dziwna. On tym rządził. On rządził Lechem i nie podobało mu się bardzo często, że Lech robi coś innego. On używał Lecha do różnych spraw, do różnych rzeczy, do polityki. Lech Kaczyński nigdy nie chciał być politykiem. Ale Lech czuł czasem, że jest też narzędziem?
Musiał czuć, bo jak opisuje to w książce, jak jesteśmy na Komitecie Politycznym Prawa i Sprawiedliwości, siedzi Jarosław i siedzi nas tam naście osób ze ścisłego kierownictwa PiS i wchodzi Lech do gabinetu bez pukania, wchodzi, a Jarosław do niego, a ty tu co? Nie widzisz, że my mamy spotkanie? Aha, to co, ja jestem niepotrzebny. Czy z buta leciał? Ja jestem niepotrzebny. On, który tak naprawdę był przewodniczącym Prawa i Sprawiedliwości w tym czasie. I on jest niepotrzebny, ukłonił się grzecznie i wyszedł za drzwi. Ale dobra, w tym Kaczyńskim, o którym pan mówi, że jest nieszczęśliwym, widzi pana, pan zwycięzca, który przedowy do pewien sukcesu, do mety, nie? Nie, widzę człowieka totalnie zatwardziałego, który zrobi wszystko, żeby nie przegrać. Myśli pan, że on boi się teraz? Tak, on się bardzo boi. On wie, co zrobił i wie, na co pozwolił robić całemu PiSowi. A gdyby, jak myśli pan, gdyby on, Kaczyński, poszedł do spowiedzi do siebie, to z czego by się wyspowiadał? Bo powiedział pan, że wie, co zrobił. Zrobił, czyli co wie? On wie, że pozwolił PiSowi na rozkradanie Polski i na budowanie z siebie nowych elit. Więc oni grabią w szczytnym celu, bo oni grabią pod siebie po to, żeby tworzyć nową elitę Polski. To jest usprawiedliwione, bo Bóg jest, Bóg Kościoła Katolickiego, polskiego Kościoła Katolickiego, Bóg jest z nimi. Ich namaścił i w ogóle, i święci. Rozumiem, że jakiś tam Trybunały Konstytucyjne to mu nie robią, tak? Że... Nie. Nie. Nie, Trybunały mu nie robią. Tu będzie bardzo trudno, bo widać, jak bardzo zawzięty jest Duda. Zresztą zawsze był, no tylko... Był, tylko, tak? No, zawzięty w tym, że słuchał PiSu. A w tym sensie? Udawał, że nie, czasami udawał, że nie, czasem robił pół kroku do tyłu, ale potem dwa kroki pan, że do przodu. Czy Duda jest 100% PiSowcem? Tak. Duda ze strachu, z Duda jest. Duda, no on jest infantylny. To jest bardzo trudno do takiego człowieka dotrzeć, jak ktoś jest bardzo infantylny i ma przekonanie o tym, że jest pomazańcem Bożym. To jest bardzo trudno do takiego dotrzeć. A boi się Kaczyńskiego? Tak. On się boi Kaczyńskiego i ich relacja jest niezdrowa. Ale boi się w jakim sensie? Jak tatusia? Jak gościa, który ma na niego papiery? Czy kogo, czego i kogo? Panie rektorze, gorzej. Bo to jest jednak trochę strach przed takim samym pomazańcem Bożym. On uważa, że on jest pomazańcem Bożym, ale że pierwszym pomazańcem Bożym w Polsce był Kaczyński. Czyli nie podskoczy mu nigdy? Myślę, że nie. I to nawet widać, że w kampanii wyborczej Duda chce pokazać, że jest bardziej PiSowskim niż nawet jest. Po co to pokazuje? Mógłby powiedzieć, okej, nawet jak Jarosław płynie, to krzyż na drogi, ja dalej jestem prezydentem. No coś, panie redaktorze, coś się musiało stać. Bardzo możliwe, że te obietnice, które on gdzieś tam miał ze Stanów Zjednoczonych dotyczące jego roli po prezydenturze, że może jednak trochę prysły. Ostygły. I dlatego on dziś atakuje Ukrainę jeszcze mocniej niż robi to Kaczyński. Atakuje ją bardzo mocno. Być może ma nadzieję, że po zakończonej prezydenturze będzie mógł zastąpić Kaczyńskiego jako lider konserwatywny. Nie, no w nim nie ma totalnie żadnego lidera. Nikt za nim nie pójdzie. A co, że tak powiem? On dziś ma posłuch tylko dlatego, że ma przypadkowo zdobytą funkcję prezydenta. A co partia o nim myśli? Śmieje się. Ale oczywiście, że to jest Andrzejek. No on jest, tak? No on jest nieudacznikiem, no przecież to widać z daleka i każdy w miarę rozsądny człowiek o tym wie. Czy Tuska Kaczyński zawsze nienawidził? No może nie zawsze, ale ta nienawiść trwa strasznie długo. To jest na pewno ze 20 lat. Z jakiego paragrafu? Bo liberał, bo Niemiec, bo ten gra w piłkę, ma normalną rodzinę. Dlaczego go nienawidzisz tak? Nie, myślę, że raczej chodzi o to, że on doskonale wyczuwa, że Tusk jest dla niego przeciwnikiem.
to jest facet, który go 7 razy pokonał w wyborach. On o tym wie i on o tym doskonale pamięta. Tusk go wielokrotnie upokorzył w wyborach. I on nie widzi, proszę zwrócić uwagę, przejdźmy do Polski rok temu. Kto miał pokonać Kaczyńskiego? Znaczy, nie, który lider? Nie. Który lider? Partyjny? Kto? Kaczyński nawet nie udawał, że się kogoś boi. No właśnie o to chodzi. On od dawien dawna wiedział, że ma przeciwnika w postaci Kaczyńskiego, w postaci Tuska. I proszę zwrócić uwagę, że Kaczyński wykańczał po kolei różnych polityków, którzy być może odnaleźliby w sobie jakąś buławę lidera. Czyli Dorna ze strachu wykończył? Bardzo wielu, tak. Tak, bardzo wielu. I on ma haki i zbiera haki. No, to są w ogóle... To są chorzy ludzie. To są chorzy ludzie nie tylko z nienawiści, ale z chęci panowania nad każdym człowiekiem. Oni zbierają te haki, te pegazusy, te podsłuchy, te wejścia na konta ludzi. To prawo, które powoduje, że oni są naprawdę totalnie wszędzie. Pan sobie nie wyobraża, panie redaktorze, gdzie oni za panem chodzą. Wszędzie są. Na każdym pana wejściu do banku online, czy zdaniu podatkowym, czy czymkolwiek innym. Oni są chorzy, to są chorzy ludzie. Myśli pan, że Kaczyński ma więcej na Ziobrę, czy Ziobrę na Kaczyńskiego? No, obustronna. Tak? Tak. Kaczyński ma na Ziobro, Ziobro ma na Kaczyńskiego. To jest swoista równowaga strachu? Tak, to jest równowaga strachu. Tej wiedzy nie ma Morawiecki. Dlatego po Morawieckim mogą sobie jeździć jak chcą. A jeżdżą? No jeżdżą, no przecież Ziobro przez 8 lat niszczył autorytet Morawieckiego no, nieustająco. Ale i nie bał się, bo wiedział, że Kaczyński bo mu na to pozwala? Bo ma haki na Kaczyńskiego. Czy dlatego, że ma na obu? Na Morawieckiego no to, nie, to wszyscy mają haki tak naprawdę, bo bez przesady. To akurat nie jest trudne. A jak ocenia pan jednego ze swoich następców na stanowisku premiera, Morawiecki, premier Morawiecki? Nie, panie redaktorze, to nawet jest jego trudno oceniać, dlatego że facet, który nieustająco kłamie, on nie ma zdania, żeby on powiedział prawdę. Nie, nie. Wczoraj czy przedwczoraj powiedział jedno pierwsze prawdziwe zdanie Morawieckiego, ale że boją się powrotu PiS do władzy. Boją się powrotu PiS do władzy. To jest jego jedyne prawdziwe zdanie. A tak, on cały czas kłamie, więc to go w ogóle wyklucza z bycia politykiem, a już z bycia premierem doszczętnie. Absolutnie doszczętnie. To jest facet, który nie ma żadnych zdolności zarządczych, widać to wyraźnie, że robią to za niego, który nie rozumie państwa i tego, co w państwie pan, że robią, trzeba co zrobić. Robią, czy kto robią? No ludzie. No, kancelaria premiera urosła gdzieś od moich czasów, czyli od 15... Ja mam wrażenie, że to jest wielka instytucja, agencja PR-owska. PR-owa, no tak. No właśnie za niego robią. No to jest właśnie to, że dziś wszystko jest tak naprawdę PR-em. Ona jest mniej, pewnie ponad 3 razy większa niż wtedy, kiedy ja byłem premierem. To jest naprawdę, to jest w ogóle nie do pomyślenia. Znaczy wiadomo, że tam część ludzi, pewnie 1/3 to jest tylko na etatach i wykonuje jakąś partyjną robotę, no a resztę po prostu papra się w tych wszystkich tam podsłuchach, w tych wszystkich analizach, w tym pilnowaniu ludzi, w tym szczuciu na ludzi, w tym wymyślaniu, jak jeszcze i na kogo jeszcze szczuć. No to jest ohydne. A jest cokolwiek, w czym gość sobie dobrze radzi? Morawiecki? Tak. No ja nie. Ja nie. A w co on gra w ogóle? Ja nie widzę. Może w ten sposób? Nie no, on był bankierem, trochę z przypadku. Zarobił duże pieniądze. Gdzieś miał jakieś dziwne powiązania, bo zdobywał tanie działki od kościoła. No, to nie każdy zdobywał takie działki, to tylko właśnie byli SBC-y tak naprawdę i właśnie jacyś tacy dziwni ludzie.
mogli od kościoła dostawać takie tanie działki. To zresztą wiadomo powszechnie. Więc on zdobył sobie trochę środków finansowych, mógł sobie spokojnie żyć, a chciał wejść do polityki, bo to ma po ojcu, ma pewnie to jakoś w genach po rodzinie. No i chciał zostać premierem, no i został tym premierem, tylko że on się do tego nie nadaje, więc no udaje, że jest liderem. Ale proszę zwrócić uwagę, że on nie ma ani jakiegoś specjalnego posłuchu w samym PiS-ie, ani w okolicach, ani on nie tworzy jakiegoś zgranego zespołu, ale ani nie posiada jakiejś frakcji politycznej. No to jest tak, że jak się go odsunie na bok, to nie ma kogoś takiego jak Morawiecki. To ślad po nim ginie. On gra we władzę czy w kasę? Czy w ego? Nie, myślę, że w ego. Tak? Tak, myślę, że w ego, że kasę no on już ma, no to jak się ma, no to zrobić więcej znaczy, zawsze można. Chyba żaden premier nie miał takiego materaca finansowego spokojnie, jutro może stracić stanowisko i luz, prawda? I dlatego to jest tylko ego. To jest tylko chęć pokazania się, bycia premierem. No ich to rajcuje, to jest w ogóle niesamowite, bo jak ja byłem w polityce, ja naprawdę myślałem o tym, żeby coś po sobie zostawić, żeby coś wybudować, żeby coś zmienić, żeby coś było dobrze, żeby coś było fajnie. Miałem niewiele czasu, ale zawsze jak byłem w polityce, to dokładnie o tym myślałem. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że oni o budowaniu, no oprócz jakichś tam pomników głupich, to oni o budowaniu w ogóle nie myślą. A tam Mierzeja? Cyrk? Zabawa? No oczywiście, no komu ona jest potrzebna? A CPK to jest na serio projekt? Nie, no oczywiście, że on jest niepotrzebny. Oczywiście, że ja znam też analizy, które mówią, że taki port lotniczy jest potrzebny. Ale on na dziś w Polsce w takiej wielkości i w takim miejscu kompletnie nie jest potrzebny. Warszawa ma swoje lotnisko, którego się nie zlikwiduje. Nikt Okęcia nie zlikwiduje, bo ono jest w świetnym miejscu Warszawy i jest potrzebne dużej aglomeracji miejskiej takie lotnisko. Ale jest lotnisko w Modlinie, jest lotnisko w Radomiu. Można tak zgrać te lotniska i jeszcze w Łodzi, można tak zgrać te lotniska, można tak szybkie pociągi puścić, że można zrobić wszystko. Nie ma potrzeby burzyć połowy sporego kawałka ziemi, burzyć ludzi i tworzyć coś tylko po to, żeby nadać temu imię Lecha Kaczyńskiego. Naprawdę. A jest coś, czego Morawiecki by nie zrobił dla Kaczyńskiego? Na pewno nie ma. Nie ma? Nie, na pewno nie ma. Jestem co do tego absolutnie przekonany. A jakie to jest relacje? Myśli pan, że Kaczyński mówi mu, co ma robić, czy Morawiecki sam wie, co nie ma? Nie musi mu mówić. Tak? Nie, to już jest ten etap, na którym nie musi mówić Morawiecki. Oni w ogóle nie tylko Morawiecki, oni wszyscy prześcigają się w wymyślaniu tego, co zrobić, żeby zaspokoić Kaczyńskiego. To jest takie, nawet bym powiedział, prześciganie się w tym, ile jeszcze, co jeszcze powiedzieć, dobrze, a jeszcze ostrzej, a komu dobrze, jeszcze przyłożyć. Morawiecki jak 28 razy w jednym wystąpieniu mówi o Tusku, to po prostu z nienawiści porównywalnej do tej, którą odczuwa Kaczyński, czy po prostu chce... Nie, to jest przypodobanie się. Do jednego słuchacza. To jest przypodobanie się. Oni bardzo wiele rzeczy robią tylko po to, żeby się przypodobać. To jest naprawdę i w polityce międzynarodowej, on gdzieś tam jedzie, rozmawia z tymi politykami w Unii Europejskiej, normalnie z nimi rozmawia, stara się, coś tam robi, coś próbuje te pieniądze wyrwać, coś tam, ale potem przyjeżdża tu i od razu a Tusk to, a Tusk tamto, to już jest we krwi. Myśli pan, że co ten Morawiecki myśli o Kaczyńskim? No toż nie myśli sobie dobrze, no poznał go, no wie jaki jest, wie jakie ma poglądy, a tak naprawdę, że nie ma poglądów i że jedyne co go interesuje to mieć haki na wszystkich i być przyspawanym do władzy. To jest jedyna rzecz, która interesuje Kaczyńskiego. A co Kaczyński myśli o Morawieckim?
No, wykorzystuje go. Na pewno nie ma też jakichś specjalnie dobrych myśli, no bo jaki Morawiecki jest, też każdy widzi. Jestem przekonany, że Kaczyński też to widzi, że to jest facet, który jest bez kręgosłupa, który jest kompletnie miękki i którego można nakłonić do wszystkiego. Jakby miał kręgosłup, to by go skasował z innego paragrafu, za posiadanie kręgosłupa, prawda? To prawda, że niestety tak. A który z nich się bardziej boi przegranych wyborów i utraty władzy? Ostatnio dowiedziałem się o tym, że wysłannik Morawieckiego rozmawiał z jedną panią senator Stanów Zjednoczonych o funkcji w ONZ w przyszłym roku. I kim on miałby tam być w tym ONZ-cie? Obojętne. Chodziło o to, żeby się. Żeby jest, w Nowym Jorku sobie siedzieć. Ładne jest, miasto, rozumiem. Jest absolutnie dobry na wszystko. Ale oni się boją utraty władzy prokuratora, tak. Kłopotów. Oni się boją utraty władzy, a w związku z tym boją się, że wszystkie ich brudy zostaną wyciągnięte. I że niezależna prokuratura i niezależne sądy zajmą się tym z odpowiednią starannością. Bardzo się tego boją i dlatego wielu z nich szuka sobie różnych ucieczek. Nie robi tego Kaczyński, bo Kaczyński wie, że tak naprawdę jedyne co go czeka, no to dalsze życie w tym samym miejscu na Żoliborzu, tyle, że może pilnowanym już nie przez setki policjantów, tylko przez kilku. Więzienia się nie boi? Myślę, że on doskonale sobie zdaje sprawę, że w jego wieku i z jego chorobami to raczej będzie to taki domowy areszt niż cokolwiek innego. A czy on boi się, pana zdanie, bardziej utraty władzy, czy takiego upokorzenia pod tytułem nigdzie już nie mogę wyjść, nikt mi nie podaje ręki, nikt mi się nie kłania, nienawidzą mnie wszyscy i wrogowie, i swoi, i to pokazują? Nienawidzą go wszyscy i on wszystkich nienawidzi. Jest cały czas zamknięty w tych samych miejscach, prawie nigdzie nie wychodzi. Wyjeżdża też tylko ze swoim, tylko w taki sposób, więc tak naprawdę jego życie się jakoś wielce nie zmieni. On ma ponure, straszne, takie brunatne, beznadziejne, bez uśmiechu, bez miłości. Czy pan go bardziej współczuje, tak. Czy pan go nienawidzi? Tak, po ludzku mi go żal. Nie, nie ma nienawiści. Panie rektorze, nigdy nie warto nienawidzieć, bo nienawiść niszczy mózg. Ale mówi pan, że to jest straszne. Mówi pan, że gość niszczy ten kraj. No to jest powód, żeby go nienawidzić. Nie, jest powód, żeby go wyrzucić z rządu tego kraju. Żeby ograniczyć mu możliwości sucia. Zrobi to naród pana zdaniem? Zrobimy to prędzej czy później, ale to zrobimy. Ale to jest nieuchronne. Jak tego nie zrobimy teraz, to później może być bardzo późno. To zrobią nasze dzieci. Ktoś to zrobi. Dla mnie nie ulega wątpliwości, że nie ma szans. Kaczyński nie ma szans. On zrobił naprawdę, naprawdę proszę mi wierzyć, że on zrobił jedną rzecz przez te 8 lat, najgorszą dla Polski, jaka mogła się zdarzyć. On zabrał Polsce największą polską siłę. Czyli wiele narodów obok nas nie ma tej siły, którą my mieliśmy w sensie przed Kaczyńskim. Pozycja, marka, prestiż? Solidarność. A on przerąbał siekierą Polskę na pół, podzielił i napuścił te narody dwa na siebie. Co, i my nigdy nie byliśmy tak słabi, jak jesteśmy co dziś. Co historia o nim napisze? No właśnie to. Dokładnie to. Rozbroił Polskę. Rozbroił polską siłę. Nie wykorzystał 8 genialnych lat rozwoju Polski, kiedy mamy 10 milionów ludzi między 25 a 40 rokiem życia, wyżu demograficznego 83, i zamiast ta najlepsza siła w najlepszym czasie dla ludzi być zaprzężona do rozwoju Polski, do podniesienia Polski naprawdę na wyżyny, była taka szansa w Unii Europejskiej. Mogliśmy zastąpić nawet Wielką Brytanię w pierwszej trójce Unii Europejskiej. A on to, mamać, wziął i pach.
To może, rozwalił to, nas to, kompletnie. To może hasło Tuska powinno być trumpowskie. Let's make Poland great again. Dokładnie. Odzyskać wielką siłę. Dokładnie o to chodzi. Dokładnie o to w Polsce chodzi. A proszę powiedzieć, pan w książce wielokrotnie pisze o swoim przywiązaniu do wartości chrześcijańskich, o związkach i z Kościołem, pozytywnym stosunku do Kościoła przez lata. Czy uważa pan, że porządny chrześcijanin powinien głosować na PiS? No, nie, no to jest partia jakby antyewangelicka. To znaczy, ja nie mówię o polskim kościele, bo polski kościół też jest antyewangelicki. Znaczy, jest sprzeczny z Ewangelią. Trzy podstawowe elementy i wartości wynikające z Biblii to jest prawda, dobro i piękno. Oni są zaprzeczeniem wszystkich trzech. I Kościół katolicki w Polsce, i Prawo i Sprawiedliwość. Nie ma tam krzty prawdy, nie ma cienia, najmniejszego cienia dobra. No o pięknie nawet nie będę mówił. Oni są amoralni, antyroczni. Ja rozumiem, że pan nie tęskni za budynkiem przy Alejach Ujazdowskich, a za uczestnictwem w tej grze w jakiejś formie, choćby po wygranych wyborach, pan tęskni? Tak, ja tak? Uczestniczę w wyborach. To jest mój udział. Czy sport, proszę powiedzieć, może zastąpić politykę? Tak, zastąpił. Jako źródło adrenaliny? Zastąpił, tak. Czy afrodyzjak, co? Tak, zastąpił. Tak? Tak, tak. Jak jest mi źle, od razu idę biegać. A jak się wybiegam, to już jest mi dobrze. Kaczyński ma swój Ironmana. Tak, ma władzę i władza go... Władza no i też go, daje radę. Tak, władza daje mu kręci, adrenalinę, nie? Ale... Też jest, panie redaktorze, tak, to jest sprawdzone na całym świecie, a w krajach wschodnich to jest jeszcze gorzej. Władza deprawuje. Ci ludzie są zdeprawowani kompletnie. To widać. Za długa władza to jest za duża deprawacja człowieka. Oni nie mają kręgosłupów, oni nie mają żadnej etyki, oni nie mają żadnej moralności. Nie istnieje dla nich żadna Ewangelia, ani nic takiego, żadne dobro, żadne zasady. Dla nich istnieje władza. Czysta władza. A patriotami nie są? Machają tą flagą na wszystkie strony. Ja nie chcę wyznaczać, kto jest patriotą, a kto nie jest patriotą, ale jeśli politykę oceniam po owocach. A myśli pan, że Kaczyński w głębi ducha mówi, ja to wszystko dla Polski? Tak sobie mówię? Tak. Próbuję sobie to wmówić. Oni wszyscy próbują to sobie wmówić. Ale wie, że to lipa? Tak, oczywiście, że tak. Kaczyński wie, że to lipa. Duda pewnie nie wie. Duda cały czas myśli, że jest ostoją chrześcijaństwa w Europie, ale Kaczyński wie, że się wygłupia, że to jest tylko wewnętrzne usprawiedliwienie. Aż tak głupi nie jest. Zaraz stąd pan wyjdzie, idzie pan na trening, czy już pan był? Nie, na treningu już dziś byłem. Tak. Ale, pływanie, ale, rower czy nie, bieganie? Nie, dziś bieganie, ale rzeczywiście i joga też. Ja rano wstaję, robię krótką jogę, trochę stoję na rękach albo na głowie, bo wtedy fajnie krew jakby w drugą stronę płynie, serce w drugą stronę pracuje. To jest bardzo zdrowe. A co jest pana celem sportowym? Zdrowe życie. Zdrowe, długie, intensywne życie. Ja ostatnio wszedłem na siódme piętro. Nie. A w Ironmanie na Hawajach nie chciałby pan zrobić? Nie. Właśnie chodzi o to, że ja to robię nie dla wyników. Nie, ja robię to dla siebie, dla zdrowia i dla satysfakcji. Za dużo takich ciężkich Ironmanów, maratonów i tak dalej dla organizmu wcale nie jest zdrowe. Interwały, to jest właśnie to. Ja wszedłem na siódme piętro, pukam, otwiera drzwi ktoś, mówi, a cześć, ja mówię, wiesz, a tam tu coś tam leży, to ja nie wiem, to twoje? A on mówi, a skąd ty wiesz? Ja mówię, no wchodziłem tu. Jak ty, wszedłeś na siódme piętro, nie jesteś zjajany? No nie jestem. To podziwiam, wie pan, mi było ciężko wchodzić na trzecie, nawet jak tydzień przed maratonem, kiedy byłem, wydawało mi się w topowej formie. Tak, no to trzeba robić z głową, no i nie zawsze to się udaje. Organizm ma swoje
swoje reakcje na to, co się dzieje. Mnie na szczęście się udaje i ja przez 7 ostatnich czy 8 lat nie miałem ani jednej takiej poważnej kontuzji. To znaczy zawsze mogę trenować, więc to też jest osiągnięcie. No wiem, oczywiście. Wiem, komu pan to mówi. Jeszcze raz Kazimierz Marcinkiewicz, moja prawda. Panie premierze, serdecznie dziękuję za rozmowę, a państwa również serdecznie zachęcam do lektury. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Thank you.